Godzina 20. Tak wyjątkowo dzisiaj zrobiliśmy sobie start. Słuchajcie, on powiedział, że pobada dno. No niech bada, no. O, światełka. Dobra, słuchajcie, mamy dwie już PV-ki gotowe. A co to za pupa? Miała do 12 ze mną siedzieć. No, tak siedzi właśnie. 11. Witajcie, kochani. Cześć. Słuchajcie, nowy dzień. I zostawę już, jak widzicie. O, patrz, ptaszek. Tylko ptaszyska, nie ptaszek. No ja już mogę przemawiać. O... Pięknie, Damian, odpalaj bebastę. Zobaczcie, jak mi ręce zmarzły. No mi też. No. Wbiłem plecionkę z AliExpress. No i zestaw idzie do wody. Ej, te ryby, zaskoczyła mnie ta ryba i nie ryba, ryba. W końcu się zrobiła ładna pogoda, zobaczcie, pięknie jest, cieplutko, można w samej bluzie chodzić. A Jurusia, chodź, no chodź. Siemano, witajcie, słuchajcie, jest, udało się, rozpoczęcie sezonu dla nas, godzina 20, tak wyjątkowo dzisiaj zrobiliśmy sobie start. Dokładnie. Dziecko. Oddane. No. Mieliśmy za 2 tygodnie być nad wodą, ale jest przyspieszony termin dla nas, który się udało zrealizować. I z którego się bardzo cieszymy i w ogóle, że usiedliśmy tu, gdzie siedzimy. No i słuchajcie, krótko, zaraz się widzimy, na spokojnie musimy wędki porozkładać, bo jest, mówię, już chyba nawet po 20. Tak. No i tyle, zabieramy się i lecimy, a osób jest naprawdę full. Dzisiaj będą znajomi, których na pewno odwiedzimy z kamerą i już ich pozdrawiamy. Słuchajcie, Damian właśnie montuje tutaj akumulatory do łódki. To tak naprawdę nie będę nawet po krowce brał. Dam sobie na to wiadereczko, położę osondę, X-pilota i tak dalej. Słuchajcie, on powiedział, że pobada dno. No niech bada, no. Jesteśmy tutaj już któryś raz z rzędu, ale no dno się zmienia. Prawda, jakieś... Damianek? Nie wiem, co? Nie słyszę. No nic, mówię, że dno się zmienia. Trzeba, no, trzeba poszukać w ogóle ryby, jak to wygląda. Poszukać, nie? Ryby, poszukać miejsca, gdzie te zestawy dwa nasze położymy. Dokładnie, bo to woda PZW, czyli dwa zestawy tylko można. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, idę jednak z Damianem. Będzie sobie sondował to dno. Pójdę chociażby w celu, żeby go nagrać. Standardowo sprawdzimy najpierw sobie, co i jak. Już dawno łódki nie trzymałem. Kurczę, może byśmy ubrali kalosze? Zamarzam, dawaj. Dobra, uruchamiamy i wypływamy. No, dobra, niech złapie GPS-a. Anteny powyłapuje. Mhm. No, jeszcze poczekamy, chyba 7 musi być, żeby X-Pilot poprawnie działał. Pierwsze pływanie w tym sezonie tej łódki. No. Zobaczymy, czy da radę. Okej, okay, zapisaliśmy sobie punkty. Na 100 metrach dwójka, potem 100 chyba 15 na trójce i na czwórce mamy 140 metrów, ale tam było najgłębiej, no chyba było około 6,2 metra, coś takiego. I tam chyba jakiś zestaw postawimy, bo jest tak w sumie przy wzniesieniu, nie? No, ale pokazały się na tych punktach się ryby wam pokazały, powiem wam. Tu przy spadku było zniesienie i przy tym spadku tam były, na trójce. Na dwójce była jakaś drobnica, gdzieś tam się coś pojawiało. No. Na czwórce nic, ale znowu najgłębsza woda była, nie? No, zobaczymy. No, postawimy na razie na tych dwóch punktach, słuchajcie. Na 103 metrów to jest 103 metry, a tu było 114. I zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Punkty zaznaczone i teraz zabieramy się za zestawy. Kasia wrzuca zdjęcie na Insta. Musimy dać informację, że jesteśmy nad wodą, słuchajcie. No, dokładnie. Za chwileczkę wam pokażemy, jakie zestawy. Telewizorek nam gra. Światełko, mamy już przednią firankę. Już też jesteśmy cali okryci. Także wypas. Słuchajcie, po tych mrozach minus 20, zobaczcie, chińskie bebasto, a działa. Wszystko super. Także... Póki co jesteśmy na razie. Kupujcie chinole, tak. Jesteśmy zadowoleni. Bierzemy się za zestawy i pokazujemy wam, co i jak. Jest z nami Aira, słuchajcie, jeszcze. Ona zaraz sobie pobiega. O, ona już łapą, bo coś będzie chciała, tak? Sioczek mały. Ale no dobra. No ja wiem, że ty jesteś pięknym psem. Tak, ale leż, siadaj tu mi. Patrzcie, kochani, co ja tutaj mam. No, muszę wam powiedzieć, że Damian się napracował przez ostatnie dni.
No ale tak to już jest. Na pierwszy wyjazd się zawsze tak porządnie trzeba przygotować. Chociaż no, na każdy kolejny też się przygotujemy. Jezu, jakie opisy. Wiosna, Roni Rig. Lato. O, już nawet coś mamy na lato powiązane. Odpady. Odpadów jeszcze nie mamy. Kochani, słuchajcie, tak się cieszymy, że nam się udało w końcu na te ryby wyjechać, bo już tak no, mieliśmy ból, nie powiem czego, 4 liter. Wszyscy wrzucali jakieś zdjęcia na Facebooki, Instagramy, a my sobie tak siedzieliśmy w domu. Zazdrościliśmy strasznie. Zazdrościliśmy wszystkim bardzo. No. Słuchajcie, a w dodatku jeszcze ryby widzieliśmy, jak już ryby mieli, to już w ogóle mówimy, ja się kręcę, my nawet nie możemy się ruszyć. To i tak fajnie, że udało się, bo mieliśmy teraz za 2 tygodnie jechać. No. No ale cóż, choroba nie wybiera, sami wiecie jak jest. No, i niestety zachorowałem na to dziadostwo, co już pewnie dużo osób też poprzechodziło. No, no ale niestety trzeba było swoje wysiedzieć i no i tyle, bo były plany, żeby jechać dużo, dużo wcześniej. Ale ładnie mi już tu pachnie bananem. Dobra, pokazujemy co tam mamy dla was. Roni Rig, malutki haczyk. To jest to, co no, zimą mówiliśmy na to. Mieliśmy ten film tutaj stąd i mieliśmy brania. Właśnie, popatrzcie, my Pink mieliśmy Freud. Ostatni film z tego łowiska? No tak, ale to znowu w tamtym roku i teraz roku, pierwszy znowu z tego. No i Pink Fruit, popek malutki. A tutaj, słuchajcie, ja już sobie w domu, bo to są nowe kulki od The Great'a. W sensie nowe. On je miał, tylko miał wcześniej miał haczykówki w innych opakowaniach. Mhm. No i one były bardziej miękkie. I one bardzo tak mi średnio odpowiadały i no i teraz wiem, że są już twardsze. Połóweczki sobie porobiłem tutaj, pociąłem w domu. 3-4 kuleczki. I taką połóweczkę do tego haczyka założę i tyle. A ja pokaż. Pachnie. Pokaż nosa. O. Ja nawet nie wącham, pachnie. Bo cały buz mocny już się zapach. Wypełnił zapachem banana. No, uzbrojamy, zaraz wam pokażę, bo do tej połówki jeszcze jakiś popka dam delikatnie, albo sztuczną kukuryczkę, zobaczymy. Coś wymyślę i lecimy z tematem, no. Pink Fruit, tak? To będzie drugi zestaw. Pamiętacie? Robiliśmy specjalnie z kurek, kruszyliśmy kulki, żeby zrobić właśnie Stig Mix. I już nie musimy tego no, robić. No, wziąłem dzisiaj, ale znowu z The Great'a, kulki bananowe, bo zanętówki mamy. Kulki bananowe zrobiłem sobie za taki piękny miks. Zobaczcie, ale to pachnie. No i to idzie do PV-ek i to idzie do PV-ek. I nie będziemy kombinować. Oczywiście z The Great'a jeszcze delikatnie mamy taki pelecik. Podsypiemy go, miks owocowy, żeby to ładnie, szybciej pracowało. A do Pink Fruita myślę, że może 3-4 kulki jeszcze takie damy, tylko gdzieś tam w okolicy łódkę wsadzimy, żeby gdzieś spadły. I nic więcej. Co my tutaj mamy? Widzieliście już to na pewno, jak sobie kupowaliśmy, ale Damian się tak tutaj podekscytował, jakie on ma rozwiązanie. Tego mi brakowało. No. Tu jest blacha, to jest na magnesie. No i teraz haczyk se spokojnie tutaj wisi, a ja robię kolejny zestaw. I pieskowi się w nosek nie wbije nic, nie, Ajrusia? To są te hydrospula, o które pytaliście. Czy one się szybko rozpuszczają? One się rozpuszczają odpowiednio, powiem wam. Nie za wolno, nie za szybko. Doleci do dna. A czy ona się będzie rozpuszczała 5 minut, 10 czy 15? Kompletnie mi to nie robi różnicy. Dobra, i teraz Stig Mix jeszcze przygotujemy sobie. Stig Mix mam przygotowany z The Great'a, te mielone kuleczki. No, coś musimy telewizor przerzucić. Ładny kolor ma, nie? Bardzo, no. I pięknie pachnie ten banan, nie? No, fajnie jest. Nakruszyłeś. A Jurusza wyje. Trochę damy. Do połowy jest chyba, nie? Podobnie jak tam. A, już wciąga. Aj robot. To zaraz zobaczycie gotowe te pufałki na zestawach. Dobra, słuchajcie, mamy 2 już PV-ki gotowe. Jedna różowiutka, ładniutka, a druga bardzo intensywnie pachnąca bananem, żółciutka. No i zaraz je umieścimy na naszych zestawach. Leci Pink Fruit. Dokładnie. Opa. Jeden zestawik. Zbliżę, zobaczycie jak to wygląda. O Jezu. O tak właśnie.
Dobra, i drugi. No i kolejny zestaw, to wam mówiliśmy, połóweczkę i dałem kukurydzę pływającą. Haczyk Kranket. Chyba czwórka z Karprasa. Też delikatnie. Tylko że tutaj Flow Carbon z miękką plecionką. Na łamańcu, jak widzicie, coś takiego, a tutaj Rani. No. No. I takie dwa zestawy. I do tego dajemy ciutkę peletu. Zaraz wam pokażę zresztą miks owocowy, ale to dosłownie, no nie wiem, tak o, sypnę garstkę. I mam też pomielone te kuleczki zanętowe. Też tam to tak dwie dam po prostu. One są pocięte na takie różne jakieś tam plasterki, ćwiartki. A do tego damy po prostu, dorzucimy do tej różowej trzy kuleczki całe 14 mm właśnie Pink Fruita. I tak idą zestawy bardzo, bardzo delikatnie. Uważam, że będzie ok. I tak już to będzie w mojej ocenie wabić rybę, nie? No dokładnie. Dobra, wywozimy. Słuchajcie, i chyba najcięższa misja. Idziemy wywieźć te nasze zestawiki. Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie zamarzli. No dobra, najpierw okay. Banan. Bananik, tutaj na tym miękkim. Taki miksik. Ciężarek centryczny, standardowo, tu nie trzeba nic kombinować. I do tego, tak jak wam mówiłem, miałem taki przygotowany, zobaczcie, coś takiego. Taki miał. To wezmę, to są też te kulki bananowe. Tyle, nie więcej. To jest ten pelet The Great'a owocowy, ale ja sobie biorę tą frakcję drobniejszą, bo tu mam miks. Powiem wam, że ciężka misja, żeby wybrać frakcję drobniejszą, ale tak zrobimy. Wiadomo. O. Tyle, żeby to spadło jakaś drobnica. I tak to będzie wyglądało. O matko, trzęsą mi się ręce. No dobra, wywozimy pierwszy zestaw. I tak, wywodzę ci pierwszy zestaw. Okej, okay, proszę trzymaj. Ja go sobie ustawię. No, nie trzęść tak. Teraz potwierdzamy. I płynie, trzymaj. No dobra, to słuchajcie, na razie wyłączymy, zaraz drugi punkt zobaczycie, widzieliście, 90 kilka tam metrów było do celu. Ale dlatego, że łódka była już bliżej. A ją zwodowaliśmy i tam było 103, nie? Wcześniej. Pinkfruit. Tak jak wam mówiliśmy. Na Ronim. Też na sztywnym fluokarbonie. Tutaj jest dno takie piaszczyste. Już kiedyś o tym też mówiłem. A więc zostawimy na taki zestaw. I to był trzeci punkt, tak? Tak. Ruszyło się. 9 metrów, 6. Do celu. Zaraz nagram, jak Damian spuszcza zestaw. Dotarłeś do celu. Świetnie. A teraz ustawimy dom. Na 112, no to dobrze mówię. Ale tam było więcej chyba, bo... No, 114, no ok jest. Dobra, łódka wraca. I tyle. I my wracamy. I wracamy do auta, bierzemy się za piweczko, bo możemy, bo zostajemy do jutra, także bez bus. Uuu, a co to za pupa? Kasia mi bułki szuka. Mam! Masz? O. Co ty mnie... Boże, ty jesteś taki płonny, że ja w ogóle nie mam pytań. No widzicie. A, słuchajcie, ma dobry humor jest także. I co, widzicie? Widzicie? Miała do 12 ze mną siedzieć. No, tak siedzi właśnie. 11, ona już tutaj kimono. Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy rozcierać łóżko i zaraz chyba kładziemy się do spania. Dwa piki były właśnie na zielonej wędce. Przed momentem myślałem, że już pik był jeden, drugi i że pojedzie. Niestety. Te ryby wiedzą, że ja się muszę wyspać. No, w każdym bądź razie mamy cieplutko w busie, jest fajnie na zewnątrz, no jest chłodno. No ale cóż, czekamy i tyle. Widzimy się albo rano, albo przy rybie jakiejś nocy. Mam nadzieję, że Kasia wstanie.
jakby coś się działo. Stanie, tam macha głową, ja ją zbudzę, bo to pierwsza ryba sezonu, jeżeli by się udało. Ale wolimy oczywiście, żeby to w dzień się odbyło. Ale ryba i branie, fajnie, czekamy, nieważne o której godzinie. Nie? No, ryba sezonu, na rozpoczęcie. Dobra, żegnamy się z wami, także piąteczka. Dobranoc, a widzimy się samego rana ewentualnie. Witajcie kochani, cześć. Słuchajcie, nowy dzień. Właśnie niedawno staliśmy. Ja już z łódką wędruję. Zestaw niestety ten po prawej stronie został przestawiony, bo kolega miał branie u siebie. No i tyle. Na Roni Rigu nie było żadnego brania. Po lewej stronie na drugiej wędce coś tam pikło. No ale nic, trzeba zestawy odświeżyć. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę w ogóle. O, czekajcie. Odświeżamy zestawy i zaraz wywózka. Malutki popek i tutaj większa kuleczka z kukurydzą i na takim łamańcu. Ajra, uspokój się. Gdzie ono świruje? No i zaraz wywozimy. Yeah! Dobra, ruszamy. Ale słuchajcie, tylko to. Nic już nie męcenimy ani kulkami, ani peletem. Tylko zmielone kulki. Tutaj akurat banan z The Greata, a tu Stig Mix Pink Floyd. I nic więcej. I te zestawy. Jeszcze raz dajemy im szansę. Ostatnią. Ostatnią. A jeżeli się nic nie będzie działo, to gdzieś tak po południu zmiana. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy film w tym sezonie z nadwody, słuchajcie. Także... Jakaś rybka by się podała. No. Ale fajnie, że jesteśmy. Fajnie, że taka ładna pogoda. Kasia, możemy już pościelić łóżko? Jesteś taką męczybułą, Boże. Słuchajcie, no już taka piękna pogoda, że no trzeba było, nie? A ty patrzysz na paznokcie, no. Nie, no nagrywam cię. Bananik leci. No i niech złapie. No to niech poleci. GPS-y. Ale wiatr jest taki chłodny, nie? Bardzo, dlatego... Jest taki chłodnawy. Streszcza się. Już, zaraz. O, patrz, ptaszek. Ptaszek. Tu koło ptaszyska, nie ptaszek. Ptaszek leciał w ciebie. A czemu miałby we mnie wlecieć? Nie wiem, no. Z rozpędu. Ptaszek. To nie grubelek. Zimno. Herbatkę sobie robimy. Ja leję dużo od razu wody. Nalej. Bo potem kawę będę piła. Okej. Ale kawę przecież będziemy robić i tak na ekspresie. Ano rację. No dobra, to wystarczy, bo się będzie długo też gotowało, nie? No. Zestawy wywiezione. Troszeczkę bliżej. Zobaczcie. Ludzie od cholery tutaj. Cały brzeg zestawiony. Namiot. Namiot, jeden namiot wczoraj koledze porwało. Tak tutaj wiało. No. A my sobie baję oglądamy. Naszego synka, jedno z ulubionych. Nie, on płacze zawsze. Gdzie jest Nemo? No. I śniadanko będziemy jeść. Wiemy, że ten film nie będzie, słuchajcie, Bóg wie jaki. I tak dalej, bo to nasz pierwszy wyskok. Zresztą to był wyskok na bardzo, bardzo szybko. Będziemy tu tylko jeść i pić. No, jeść i pić, ale jesteśmy nad wodą. Co słuchajcie, no z kuchenki, no mniej delikatnie. To po pierwsze jesteśmy nad wodą, po drugie jesteśmy poza domem. Także bardzo nas to cieszy, jakiś materiał filmowy. Oczywiście jak zwykle z tego będziemy robić. Oczywiście. Na sezon się zaczyna, także w pełni. Czy ryba dzisiaj będzie? Mamy cały dzień na to. No ja już mogę przemawiać, ogarnęłam się troszkę, śniadanko zjadłam, herbatkę zrobiłam w naszych oryginalnych kubeczkach. Damian z nich trochę się śmieje, no ale cóż,
Smacznego, Damian. Mm. Jak ci smakuje truskawkowa fantazja? Pyszna. Damian do mnie mówi, daj mi, Kasiu, fantazję. Ja mówię, Damian, kazałeś nie kupować jogurtów. A on, ciastko fantazję. Mm. Oburzył się. Mm. Jak zwykle. Po nocy bez brania, on się tak oburza. Początek sezonu. Słuchajcie. Ja jedyne, co mi smutno, że nie wziąłeś krzeseł żadnych, że będę musiała siedzieć w busie, a nie na słońcu. Tam nie jak usiedziałabyś na słońcu. Jest tak zimno, że wszyscy się parasolami zasłaniają od wiatru. To ja ci tu przyślę jakiegoś karpiarza, niech z tobą siedzi, a ja sobie na jego fotel pójdę usiąść. I będę tam się wygrzewała. Jest bardzo mocny wiatr dzisiaj. No to najwyżej mnie zwieje. Bardzo zimny, wieje w naszą stronę. Do tego zbiorniczka. No, zobaczcie, jak wieje. Tutaj koledze, ten parasol aż wyginęło przed momentem. Teraz trochę rzeczkę się uspokoiło, ale zobaczcie, jaka jest fala. Mega, mega, mega wiatr jest mocny. Umyliśmy ząbki sobie z Kasią. Prawda? Tak. No tak, pięknie. Mamy czyste. Ty pokaż swoje. Nie będę pokazywał swoich zębów, bo ja nie jestem od pokazywania. A ja też nie jestem od pokazywania. Najwyższy śmiatek. Wyżeł. Wariat. No, już zapieprza jak szalony. Wariat. Idziemy się przejść. Piwko. No. Każdego będzie pitało, ale każdemu powie piwka z rana. No. Jestem na diecie węglowodanowej. No. No ale nic, słuchajcie, ruszyliśmy się z busa, tak? Wielki sukces. Co się dzieje? Co? Ten pies już opierniczył kiełbasy z grilla. Ja nie będę po tobie wyskoczować. A jakby się jednak wylądowała na smyczy, nie umie się ten piesek zachować bez. Także już była na jednym grillu, drugim. O, a tu inny piesek. Cześć! Co to za pinka? Powiedz coś od siebie. Coś od siebie? Marcin próbował się spakować i ma branie. No tak wygląda teraz ten namiot. Fajny namiot ogólnie, bardzo ładny. To jest ten sam, co tutaj ostoi. Tylko tu jest narzuta i po prostu wiatr go nie porwał. Jest solidny. Milan by tak powiedział, że masz solidny domek. Marcin, nie chciałaś się pokazać do kamery, kamera przyszła do ciebie. Zobaczymy, co ty tam masz. Cały brzeg ludzi dojechali dzisiaj. Fajnie. Czuć już, że sezon się rozkręca. O, fajna rybka. Pięknie. O, taka jasna bardzo. Jezu, widziałam dzisiaj na Facebooku zdjęcie, jak koleś złapał całkiem białego karpia. Już takiego nie widziałam na żywo. No, ale to chyba rzadkie strasznie. No Aira, zobacz sobie, weź ją trochę, puść, niech sobie zobaczy rybkę. Kurwa, to nie umiem. Metodę. Metoda na głoda. Na głodne kapie. Jakieś danio kręcisz? Danio, tak. Dla rybek. Mają śniadanio. Wracamy. Trochę nas przewiało tam, zimno jest jednak, ten wiatr tak daje, bo w słoneczku fajnie. Gdyby nie ten wiatr, to uznałabym, że jest przyzwoicie i prognoza się sprawdziła. No ale jest zimno. Tak. Ale załapaliśmy się na rybę u Marcina, akurat także fajnie. No, ładnego karpika sobie złowił, wypuścił, zarzucił jeszcze wędkę, bo oni się tak o 12 zbierają, także jeszcze mają w sumie godzinę takiego łapania. Zobaczymy, co tam jeszcze u nich będzie ciekawego. Do 12-13 to dopiero obiad będziemy robić sobie. Dokładnie, my planujemy do 18 zostać. Nas się ściemni po prostu, no bo no, wczoraj o 20 przyjechaliśmy. W ogóle był plan, żeby tylko dniówkę, to już powtarzam, że chyba już 10 raz, ale dniówkę zrobić od rana właśnie do zmierzchu. Patrzymy do zmierzchu, no i słuchajcie, siedzimy. Spoczywamy, to pierwsze nasze ryby w tym sezonie, tak się cieszymy. Chcemy się nacieszyć do wieczora.
Dobra, my już w busiku na szczęście. Damian, odpalaj webasto. Zobaczcie, jak mi ręce zmarzły. No mi też niestety. No, masakra. Dobra, włączymy webasto. Muszę sobie zagrzejemy się. O, ale zimno jest. I będziemy dalej jeść i pić, no bo co my mamy tutaj robić, nie? No. Potem się przejdziemy jeszcze w tamtą stronę. Ale najpierw się musimy ogrzeć trochę, bo to nie ma sensu. No, dokładnie. Ja nawet dziwnie mówię. Zmarzła mi szczena. No. Jak podoba wam się ten film? Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie, ale jak wam się podoba, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Zawsze to nas zachęca bardzo do tworzenia kolejnych filmów. Fajnie, że jesteście w dalszym ciągu z nami. No i to grono naszych oglądających dochodzi, a sezon dopiero przed nami. No i no, co? Mamy nadzieję, że wam pokażemy dużo fajnych łowisk w tym sezonie i dużo fajnych ryb. No, zobaczymy. Będziemy na wodach też, na których już byliśmy, nie? No bo... I też na takich, na których jeszcze nie byliśmy, także. Tak, też będą takie wody i to będą też bardzo ciekawe wody. No, znane dobrze, wszystkim może, ale niekoniecznie nam jeszcze. Niekoniecznie, no ale to może nie wszystkie też tak, nie? Ale no. W każdym razie będą nowe wody. Ponownie w tym sezonie zaliczamy, tak jak obiecywaliśmy wam, że będą wody, które się będą powielały z poprzednich sezonów, ale też będą w każdym sezonie, jakimś tam nowym roku wędkarskim, że tak powiem, będą wody, które będą dla nas nowe, a na filmie ich jeszcze nie było. Dokładnie. Lub były może bardzo, bardzo dawno temu, aczkolwiek nie przypominam sobie. Nowy sezon, nowe wody. Super. Starzmy. No. Słuchajcie, Damian mi nie da zjeść w spokoju. Już oczywiście coś musi wam pokazać. Bo zapomniałem wcześniej. Kupiłem plecionkę z AliExpress. Nie wiem, jaką będzie miała wytrzymałość i jak się będzie sprawowała, ale powiem wam, że wygląda bardzo fajnie. 60 lb, 500 metrów, 0,33. I zobaczcie, brązowa, taka szpulka, tak to wygląda. Na jeden kołowrotek będę ją nakręcał, bo jak będziemy chcieli z wywózki gdzieś tam na duże dystanse, to stwierdziłem, że nigdy nie łowiłem na plecionkę i nie chcę inwestować w plecionkę, która kosztuje Bóg wie ile i wiecie, może mi się to w ogóle nie spodobać lub całkowicie się nie sprawdzi. To stwierdziłem, że zamówię sobie z Ali. Powiem ci szczerze, że taką plecionkę to można na zestawie końcowe stosować normalnie, bo ona ma fajny kolor w ogóle też. Mhm. No, ciekaw jestem, jak ona by się na zestawach końcowych sprawdziła. A ma fajny splot. No, i taki brąz, zobaczcie. Bardzo fajnie wygląda. 500 metrów. Powiem wam, że no wiadomo, no polskie są różne polskie, zagraniczne firmy, które sprzedają plecionki, no ale w cenie kosmicznej, sami wiecie, może wytrzymałość i jakość jest dużo lepsza, no ale nie uważam, żeby mi była potrzebna, bo to będzie traktowane jako żyłka główna, a strzałówkę i tak będę miał z innej plecionki. No i co? Albo z jakiegoś fluokarbonu, czy coś takiego, przypon strzałowy. Pierwsza kawka na rybach w tym sezonie. Ja się nią będę degustować, no bo Damian niestety tutaj coś wiąże. Popatrzcie. O, ładna. Małe zmiany, no bo nie mamy póki co rybki. To znaczy mi to wcale nie przeszkadza, bo i tak jest bardzo miło tutaj posiedzieć, no ale Damian chyba chce czegoś więcej. Słuchajcie, zmieniliśmy trochę plany. Mamy teraz jedną kulkę na słodko, drugą na śmierdząco. Ta na słodko to żółty popek podsypany takimi zmielonymi kulkami bananowymi de Greita. To jest wszystko w takiej małej PV-ce. A ta druga kulka to na śmierdząco taki mały dumbbellsik. Zobaczymy, czy nam się zmieni tutaj trochę podejście ryb do naszych zestawów i czy coś uda nam się złapać. No i zestaw idzie do wody. Coś takiego. Słuchajcie, właśnie mówiłam, mały dumbbellsik na śmierdząco, nie? Tak, ale drugi. Do tego, oprócz tego, że dałem ten stick mix, to jeszcze dałem taką małą garstkę kulek, 15 mm, malutkich kuleczek, coś w tych wymiarach dumbbellsów. I zobaczymy. W tamtym roku, na początku sezonu, pamiętam, że się sprawdziło to, jak sypnąłem małych kulek i właśnie dałem stick mixa i teraz spróbujemy. Też popołudniem coś wtedy kombinowałem. Także jedna taktyka do zmiany poszła i lecę wywozić. Mamy gościa.
Siema. Cześć, Radziu. Ajra. Ajra, uciekaj. Słuchajcie, godzina 16, nadal nic, czekamy. Kaj te ryby. Kaj te ryby, zaskoczyła mnie ta ryba i nie ryba, ryba. Ryba tak, ryba, bardzo ryba mnie zaskoczyła, że nie mogę jej tutaj dzisiaj wyciągnąć, no, ale no dobra. Piździ. Co Damian, szukasz tak nerwowo w swojej saszetce? Nie, miałem właśnie jeszcze poruszyć licencja na ten rok. Czekaj, to jest 2000, tak? Na ten, to jest ta nowa. Jestem 117 osobą, która wykupiła tutaj licencję. To popatrz, ilu przed tobą było. No, a zapłaciłem za nią 310 zł. Podrożało w tym roku. Ja ci w tamtym roku mówiłem, że chyba było z 280. No. Coś takiego. Podrożało, no ale... No dobra, ale mamy licencję, tu jest licencja no kill. Na cały rok możemy łowić sobie PZW krokodyl. Także no kill to jesteśmy znaczy, że posiadaczami. Nie wyciągamy rybek na patelnię. Słuchajcie, my już się pakujemy. Damian tam coś się oburza. Chyba coś mu nie wychodzi przy tym pakowaniu. No ale to już jest jego baja i jego problem, że tak powiem. W końcu się zrobiła ładna pogoda. Zobaczcie, pięknie jest, cieplutko. Można w samej bluzie chodzić. Ajrusia, chodź. No chodź. No ale niestety, my już się musimy zawijać, bo jest niedziela i jutro trzeba wstać do pracy. Dlatego też no pomału będziemy się z wami z tego miejsca żegnać, ale było nam miło, że w końcu jakąś pierwszą zasiadkę odbyliśmy sobie wspólnie z Damianem Stanisławem. No, to do później. No i Damian ściąga ostatni zestaw. Tu ze mną został jeden w aucie. Niestety żadna ryba się nie skusiła na takiego dumbbellsika Biomarine z pięknym, jak zwróciłam uwagę, pozycjonerem Carprasa. Bardzo ładny. Bardzo do złudzenia przypomina robala. Polecam. No i co? Zbieramy się do domku. Damian się pakuje, jest smutny, więc tylko ja do was mówię. Niestety. Radosław, ogarnij się. Ty już się wypowiedziałeś na Facebooku. Patrzcie, jaki cwaniak. Co on tu robi w ogóle? Jakiś... Pogarów tam. Co on mi tam? Mi tu podrzuca jakieś... O Jezu, też się pakuje, nie? A, bo radził, poratował ludzi, słuchajcie. Ktoś złapał gumę na rowerze i on miał pompkę samochodową. A, także... Lalkę dmuchaną miał i nie chciało mu się dmuchać. Dobra, to do czego tej pompki używasz, to już jakby nie będę w to wchodziła, co nie? No i kończymy, kochani, ten odcinek. Słuchajcie, mamy nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało. Zostawcie już na starcie, wam powiemy, łapkę w górę oczywiście, jeżeli tak było. Niestety ryby nam się nie udało wyciągnąć, ale pierwszy wypad w tym sezonie uważamy za zaliczony. Mieliśmy mieć dopiero ten pierwszy wypad nasz za 2 tygodnie. Fajnie, że udało się to przyspieszyć. Pogoda nam dopisała, aczkolwiek było zimno, bo wiatr był bardzo zimny, a momentami naprawdę tylko wystarczyło wyjść na chwilę i już człowiek marzł. Prognozy więc... się nie sprawdziły, nie? Pogody. Tak, bo miało być tak pięknie. No ale słoneczko było, słuchajcie, idzie wiosna, także widzimy się niedługo na kolejnych tak. wyprawach. Zajcie. Coraz częściej będziemy wrzucać filmy z nadwody. No tak, systematycznie mamy plan, żeby robić to co 2 tygodnie, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się na kolejnej wodzie. Do zobaczenia. Cześć.